Weekend przebiegł bardzo spokojnie, mieliśmy mniej zdarzeń niż nawet w zwykłych tygodniach. Przez ten długi weekend było 9 kolizji i 2 wypadki, które też nie były jakieś bardzo ciężkie. W jednym wypadku 14-letnia rowerzystka najechała na nogę pieszej, było to w lesie, doszło do jakiegoś urazu kostki u pieszej. Natomiast w drugim wypadku, który miał miejsce 5 na Szpitalnej w Chrzanowie, tam kierujący pojazdem BMW nie dostosował odległości od pojazdu, który był przed nim, najechał na jego tył. Pojazd BMW zjechał na lewy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem. Innym to był Seat. Kierująca z Seata z urazem lewego podudzia i urazem głowy trafiła do szpitala. A czy sporo było nietrzeźwych kierowców, bo to też często sprzyja taki długi weekend? No, ale pogoda nie dopisała i też kierujący byli bardziej grzeczni w odróżnieniu od poprzedniego tygodnia. W tym tygodniu, bo to właściwie ten weekend trwał cały tydzień, mieliśmy tylko 4 nietrzeźwych kierujących w porównaniu do 11 nietrzeźwych w zeszłym tygodniu. Życzyć sobie, żeby na chrzanowskich drogach było tak spokojnie, jak właśnie podczas majówki. Życzylibyśmy sobie, żeby było jeszcze bardziej spokojnie. Chcielibyśmy, żeby nasi policjanci, zwłaszcza ruch drogowy, zajmował się tylko tymi niegrzecznymi, którzy przekraczają prędkość czy jeżdżą bez pasów, żeby nie było potrzeby interweniować przy zdarzeniach drogowych.